Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało niezwykłą imprezę w stylu dwudziestolecia międzywojennego. Jesteśmy tutaj przede wszystkim, żeby przenieść się do dwudziestolecia międzywojennego. W tym celu przygotowaliśmy wystawę z pałacami, pokaz mody i będzie też kurs tańca, przede wszystkim swinga. Główny cel tej imprezy, żeby wspomóc Fundację Odra Niemen i wspomóc również kombatantów. Przenieść się w czasie pomogły nam dziewczyny z grupy rekonstrukcji historycznej Bluszcz. Zajmujemy się rekonstrukcją, odtwarzaniem mody z lat 20., 30., 40., nieraz 50. i 60. nawet XX wieku. Generalnie lata 20. był charakterystyka. Obniżony stan, krótkie włosy, niezaznaczanie talii i takie charakterystyczne kapelusiki w kształcie hełmu można to nazwać. Lata 30. stają się z powodem bardzo, bardzo kobiece. Kapelusze z woalką zasłaniające oczy, delikatny makijaż, delikatne blond fale, dłuższa sukienka, bardziej podkreślająca damską figurę. Czyli po prostu kobieta z powrotem wraca do tych kanonów kobiecości i kobiecej figury. Dodatkową atrakcją był kurs tańca, podczas którego instruktorzy studio tańca swingowego Swing Out zapoznali wszystkich z podstawowymi krokami swinga. Jak się okazało, nie jest to takie proste. Fajne w tym tańcu jest to, że można go tańczyć na wiele różnych sposobów. To nie jest tylko jeden rodzaj kroku podstawowego. Jest dużo wariacji, jest dużo modyfikacji tego kroku. Także może przynosić frajdę zarówno bardziej zaawansowanym tancerzom, jak i osobom, które dopiero to zaczynają. Nie jest to łatwe, bo trzeba nazwać po prostu ten bouncing, tak zwany, ale później już samo to przychodzi. Bardzo fajne jest to, że nie ma ograniczeń wiekowych, nie ma. Że nie ma tak, że to wygląda źle. Każdy powinien tańczyć swinga. Tak.